Pierwsza wolna elekcja i Henryk Walezy. Może zacznijmy, czym w ogóle ta wolna elekcja była. A był to wybór monarchy, w którym nie uznawane są zasady sukcesji dynastycznej czyli władza monarsza nie przechodzi w sposób dziedziczny na następcę tronu. W Rzeczpospolitej Obojga Narodów to szlachta, głosując województwami, wybierała nowego władcę. Ale oczywiście każdy szlachcic mógł głosować osobiście. Kandydaci musieli co oczywiste zgłosić chęć bycia królem Polski, a od Unii Lubelskiej z 1569 roku królowie Polski stawali się oczywiście też władcami Litwy. I pierwszy okres, takiego można powiedzieć, bez królewia, a następnie pierwszej wolnej elekcji, to okres od 7 lipca 1572 roku, czyli śmierci króla Zygmunta Augusta, bezpotomnej do Sejmu Elekcyjnego, który obradował od 5 kwietnia do 20 maja 1573 roku, a 11 maja 1573 roku wybrano na tron polski Henryka Walezego. Ale po kolei. Gdy bezpotomnie zmarł Zygmunt August, rozpoczął się, rozpoczęły się regulacje zasad funkcjonowania państwa w okresie bez królewia coś do tej pory nie do końca spotykanego. Władze w poszczególnych województwach przejęły konfederacje kapturowe. To one miały pilnować prawa, porządku. Zaczęto też powoływać sądy kapturowe, które w trybie przyspieszonym rozstrzygały głównie sprawy kryminalne, tak żeby to państwo mogło funkcjonować dalej w sposób w miarę normalny. A w czasie bezkrólewia władze w państwie, w Rzeczpospolitej Obojga Narodów przejął Interrex. I tą funkcję miał odtąd pełnić prymas Polski. To on na czas bez królewia, czyli na okres od, można powiedzieć, śmierci, abdykacji poprzedniego władcy do wybrania nowego władcy, miał być władcą Polski. Miał spełniać funkcję interreksa. I takim pierwszym interreksem został Jakub Uchański. W styczniu 1573 roku w Warszawie zebrał się sejm konwokacyjny. I to właśnie na nim podjęto te decyzje dotyczące przyszłej elekcji, w jaki sposób ta elekcja ma w ogóle wyglądać. I tak ustalono po pierwsze, że w elekcji będzie brała udział cała szlachta, że cała szlachta będzie brała udział w wyborze nowego władcy, czyli elekcja Biritim. Następnie wybrano miejsce, gdzie do tego wyboru będzie dochodziło. I tu została wybrana wieś Kamień koło Warszawy. Było to takie zwycięstwo obozu katolickiego, a ta kandydatura Lublina, która była wspierana przez szlachtę protestancką, upadła. Następnie doszło do podpisania aktu tak Konfederacji Warszawskiej, która zagwarantowała pokój religijny w Polsce. No i w kwietniu 1573 roku Sejm elekcyjny, tak jak powiedziałem wcześniej, wybrał na króla Polski Henryka Walezego. Ale Henryk Walezy, który władał Polską w latach 1573-1574, musiał podpisać kilka aktów prawnych, które miały zagwarantować szlachcie, no tym najwyższym warstwom w Polsce, że ich prawa nie zostaną w jakikolwiek sposób ograniczone. Może najpierw powiem, dlaczego Henryk Walezy w ogóle w czerwcu 1574 roku wyjechał z Polski. W czerwcu 1574 roku dowiedział się o śmierci swojego brata Karola IX. No i on po prostu wyjechał z Polski, z Polski, gdzie na tronie zasiadał i posiadał wcale nie tak dużo tych praw królewskich, jak się spodziewał. Wyjechał do Francji, gdzie przejął tron po swoim bracie jako Henryk III. No, można powiedzieć, że uciekł. No ale można też powiedzieć, że wybrał większe, bogatsze państwo i to państwo jego rodzinne. No ale dla nas pozwoliło to w przeciągu dosłownie roku przetrenować jeszcze raz bezkrólewie i jeszcze raz wolną elekcję. Ale wróćmy do tych rzeczy, które musiał podpisać nowy król. Były to tak zwane artykuły Henrykowskie i pakta konwenta. Artykuły Henrykowskie zawierały te wszystkie podstawowe zasady ustroju państwa i tak jak wspomniałem potwierdzenie przywilejów szlacheckich elekcyjność tronu to że monarchowie są wybierani na drodze wolnej elekcji pełna tolerancja religijna uprawnienia sejmu czyli wypowiadanie wojny zwoływanie pospolitego ruszenia nowe podatki to musiało wszystko przejść przez sejm uprawnienia senatu czyli kontrola polityki zagranicznej Coś, co dla władcy takiego jak na przykład Henryk Walezy było nie do pomyślenia, jak małą realną władzę ma w państwie. Ale akrytykuły Henrykowskie to jeszcze inne rzeczy. Stała kontrola działalności króla przez tak zwanych senatorów rezydentów, czyli Rada Senatu. No i prawo szlachty do wypowiadania posłuszeństwa królowi. Były to prawa, warunki trudne. No, oczywiście, mocno ograniczająca, oczywiście, władzę królewską. Ale oczywiście ze strony szlachty miały zabezpieczyć ich interesy. Natomiast pakta konwenta były to takie doraźne zobowiązania króla wobec szlachty. Czyli coś, co obiecuje przyszły król, żeby zjednać w sobie szlachtę, żeby go wybrała. Tak to można powiedzieć. To taka dzisiejsza kampania polityczna. No, obiecujemy, co się da, co zrealizujemy. Nie wiemy, no ale obiecać możemy. Nikt nam tego nie zabroni. Polityka jest wieczna, obiecanki, cacanki, a wyborcom wiemy. I tak. Henryk Walezy zobowiązał się do sojuszu z Francją. Obiecał, że król dofinansuje wojsko, Akademię Krakowską i flotę na Bałtyku. I dodatkowo wykształci za swoje pieniądze we Francji stu Polaków i spłaci długi Zygmunta Augusta. Więc te obietnice wcale nie były tak duże, można powiedzieć, kiedy spojrzymy na to, co słyszymy od 30 lat od swoich polityków. Więc no nie do końca. Jeszcze Henryk Walez obiecał, że zrobi to z własnych pieniędzy. Władcy mieli wtedy niektórzy własne pieniądze, nie tylko pieniądze podatni. I może też powiem o tym krótkim, drugim bezkrólewiu, ponieważ doszło do tego drugiego bezkrólewia i Podwójnej elekcji. Kandydował cesarz Maksymilian II, Habsburg. Jego popierał episkopat Polski, część Litwinów, ale też magnateria. Ci, można powiedzieć, najbogaci. Drugim kandydatem był książę Siedmiogrodu Stefan Batory. A dlaczego, można powiedzieć, podwójna elekcja? Ponieważ 12 grudnia Senat ogłosił królem Maksymiliana II. A 15 grudnia szlachta wybrała na tron Polski Annę Jagieląkę i wybrano jej na męża Stefana Batorego. I po raz pierwszy doszło w historii Rzeczpospolitej do podwójnej elekcji. No druga elekcja i już pierwsza podwójna elekcja. Ale no można powiedzieć, Stefan Batory był troszkę bardziej szybki. No i w końcu on, jako pierwszy, już jako drugi, został drugim królem Polski, jeśli chodzi o władców. Wybranych w wolnej elekcji, ale o Stefanie Batorym kiedy indziej. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.